might fade, but they're sticky like glue. Young girls' ways, nah, you don't know, you don't you? All these old men cannot tell me what to do. Oh, I have been listening and watching from my room. Cook and stir, yes, I keep it in the womb. Young girl, I gave birth and now I watch it bloom. Enfiltrout witają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Miło nam będzie komentować to spotkanie. Stadion Liverpoolu został otwarty w 1884 roku, ale nie wszyscy wiedzą, że na inaugurację zagrał tam Everton. Tak, pierwotnie był to stadion Evertonu, ale klub nie mógł sobie pozwolić na wysoki czynsz obiektu, więc gdy Everton przeniósł się w inne miejsce, właściciel Anfield, John Holding, postanowił założyć własny klub i w ten sposób powstał sławny Liverpool. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Mamy strzał, czy obejmą prowadzenie? A teraz kapitalnie w obronie zanosiło się na bramkę. Gospodarze dziś w następującym składzie. Zagrają systemem 4-3-3 ze skrzydłowymi wspomagającymi pomocników w dostarczaniu piłki napastnikowi. To ustawienie pasuje do stylu opierającego się na posiadaniu piłki i krótkich podaniach. Skrzydłowi próbują rozciągać szyki defensywne rywali, a w razie potrzeby schodzą do środka, żeby rozegrać piłkę z pomocnikami. Spójrzmy na ustawienie gości. Zagrają czterema obrońcami, dwoma pomocnikami i czterema zawodnikami ofensywnymi. 4-2-4 to system pozwalający na zabezpieczenie tyłów i jednocześnie otwierający sporo możliwości w ataku. Wyprowadzanie piłki zaczyna się już od obrońców, którzy muszą podejść nieco do przodu. Kylian Mbappé ma piłkę, co teraz zrobi? Mbappé! I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole. Czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1-0. Mbappé. Mbappé przed szansą. No, prosto w zawodnika z pola. Oxlade-Chamberlain strzelił już 199 bramek. Czy dziś będzie ten 200 gol? Sądzę, że tak. To bardzo zdolny strzelec. Griezmann z wyczuciem. Jest groźnie, może strzelać. Nie ma zagrożenia. Bramkarz nie miał większych trudności. Oxlade-Chamberlain. Henderson. Roberto Firmino. Salah. Henderson, ależ pechowe podanie i strata. Za linię obrony bardzo sprytnie. Kylian Mbappé. Lionel Messi. Kylian Mbappé. Ładne wejście, przejęcie piłki. Salah. Salah nieprecyzyjnie i strata piłki. Oxlade-Chamberlain. Mocne, udane wejście. Tracą piłkę po tym podaniu. Mané. Nie dał rady obrońca. Ma miejsce, żeby zacentrować. Nie będzie już z tej akcji zagrożenia. Piłka poza boiskiem, mamy aut bramkowy.
Oxlade-Chamberlain. Udane podanie górą, to może zagrozić bramce. Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Mbappé. To musi być gol! Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. No i mamy 2-0, jak to mówią, piłka wciąż w grze. Oxlade-Chamberlain, Salah. Próbuje zabrać piłkę Maldini. Salah stracił piłkę. Blisko już do bramki. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Roberto Firmino. Salah. Podanie po skrzydle. Oxlade-Chamberlain. Ponownie celnie podaje. Do tej pory szło mu nieźle, ale przeciwnik przejął tym razem piłkę. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność podań. Dobre przejęcie na skrzydle. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. No, jak na razie niepowstrzymany. Może dośrodkować. Fabinho. To może być bramka kontaktowa! Świetnie blokuje ten groźny strzał. Przy piłce Rivaldo. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Salah. Henderson, Roberto Firmino, fantastyczna obrona, zatrzymany atomowy strzał. Szansa, może coś z tego będzie. I przejmuje piłkę bez faulu. Genialne podanie. Mbappé. To musi być gol, minimalnie obok bramki. Dwa do zera po pierwszych 45 minutach. W mojej ocenie to jak dotąd najlepszy zawodnik meczu. Bez niego zespół straciłby przynajmniej połowę atutów. Racja, gra dziś naprawdę dobry mecz. Kiedy ma piłkę w okolicach pola karnego rywali... Kylian Mbappé. No i zaczęło się. Przed nami druga połowa tego meczu. Mija obrońcę. Ma piłkę. Co teraz zrobi? No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Idzie do przodu.
Henderson. Ależ się przedarno! Brawo, brawo! Świetnie broni tę trudną piłkę. Fatalny błąd bramkarza, ale na szczęście udało mu się go naprawić. Cóż, najważniejsze, że wyszedł z tego obronną ręką, ale mogło się to skończyć golem. Widać teraz ulgę na jego twarzy. Świetnie przedał się przez obronę. Mbappé. Świetna obrona. Będą szukać teraz okazji do kontry. Roberto Firmino. Chyba będzie dośrodkowywał. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Powinien szybko wybić teraz. Obrońca wyjaśnia sytuację zdecydowanym wybiciem. Salah. Aj, no niestety, nie ma gola. Roberto Firmino. Henderson. Roberto Firmino. Strzał na bramkę. Był gdzie być powinien. Słuszna decyzja trenera. Jego zespół przegrywa. Zdecydował się na zmianę. Miejmy nadzieję, że będzie z niej pożytek. Dośrodkowanie z narożnika. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. Ter Stegen. Kylian Mbappé. Taka okazja, czy się uda? Można dyskutować, czy słusznie został odgwizdany, spalony. Minęło 15 minut drugiej połowy. Powrót po piłkę głęboko do linii środkowej. Lalana. Henderson. Sadio Mane. Celnie wycofują piłkę. Dobrze, w tempo, będzie szansa. Bramkarz pewnie chwyta. Ależ teraz błąd bramkarza, no może być bardzo groźnie. Ależ się wyciągnął, coś niesamowitego, interwencja światowej klasy. Strzelec nie wierzy, że to nie wpadło. Dośrodkowanie z rożnego. Henderson. A teraz Salah. No, prosto w zawodnika z pola. To może być bramka kontaktowa, ale nic z tego. Ależ to zmarnowali, a mogli zmniejszyć dystans. Cóż, jak nie idzie, to nie idzie. Nadarzyła się sytuacja, by nawiązać walkę, ale jej nie wykorzystali. Nieporozumienie i strata piłki. Piłkę przejmuje Messi. Dembele. Powinien dogrywać. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. No, dobre podanie, może coś z tego będzie. Roberto Firmino wrzucił piłkę na dalszy słupek. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. I przejęte podanie od Dembele. Roberto Firmino. Henderson. Andrew Robertson. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Uspokoili grę, cierpliwie teraz szykują następny atak pozycyjny. Henderson! Świetnie zablokował to uderzenie. Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Maldini. Spalony! Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki.
No, schodzący zawodnik dziękuję za zasłużone owacje. Grał dzisiaj wyjątkowo dobrze. Benzema. Karim Benzema. Z większości indywidualnych pojedynków wychodzi dzisiaj zwycięsko. Brawo! Zbyt mocna ta górna piłka. Padnie łupem bramkarza. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Henderson. Roberto Firmino. Obrońca dobrze to przerywa. Czeka nas zmiana zawodników. Zawodnik już poderwał się z ławki rezerwowych. Karim Benzema. Udało mu się minąć obrońców. Gol! Karim Benzema! Benzema! Wspaniale się tam znalazł! Jeszcze jeden gol umacniający ich prowadzenie. Z przyjemnością oglądałem ich dzisiejszą grę. Zdeklasowali przeciwnika w każdym elemencie. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Goście nie pozostawiają gospodarzom żadnych złudzeń co do wyniku meczu. Te milczące trybuny są dowodem na to, że nikt już nie wierzy w sukces. Może coś z tego będzie. Jest miejsce, żeby dośrodkować. Lalana! Zatrudnił bramkarza, ale realnego zagrożenia nie było. Bramkarz mocno i daleko wybija. Mané. Henderson. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Ma szansę na dośrodkowanie. Bardzo źle podszedł pod piłkę, źle ułożył głowę, bo do bramki zabrakło dość sporo. Od razu było widać, że nie złożył się poprawnie do tego strzału. I tak oto tracą piłkę. Sadio Mané. Ech, niecelnie, nie tym razem. Niestety, strata piłki. Koniec spotkania. Imponujący wynik. Messi ładny.